wszystkim, witamy w kolejnym Vlogmasie. Szybki update może, Zoe czuje się bardzo dobrze, biega, skacze, nie Bobo? Tak, już lepiej. Tak, no więc generalnie jest ok. I dzisiaj mamy mały wyjazd i bądźcie z nami, oglądajcie, zobaczycie dokąd wyjeżdżamy. I właśnie szykujemy śniadanko, dzisiaj będzie jajecznica, zaraz wam pokażemy jak wyszła, więc pięknie tą niedzielę zaczynamy. Pokaż się malutka, ale ty dzisiaj tu biegałaś, latałaś, truptałaś, nie? Dobrze się czujesz, nie? Tak. Patrzcie, ona jak normalnie nowonarodzona jest. Cieszy nas to naprawdę, bo tak smutno było widzieć ją, jak ona tylko leżała. A teraz jest taka żwawa, jak nigdy. Pewnie widać po mnie, że jestem zmęczony, bo praktycznie całą noc nie spałem. Sobota wieczór to jest u mnie jak zawsze sport, więc cały wieczór praktycznie oglądałem KSW, jeszcze boks był w międzyczasie, a i całą noc UFC, czyli MMA, więc u mnie zawsze sobota to jest taka sportowa, że muszę noc zarwać. Dawaj mi tego pączka, to jest mój pączek, no co ty, dawaj go. Dawaj mi, no ej, no co ty, słońce, dawaj pączka, no pączek jest mój, noc. Dasz mi pączka, dobra, to ja wezmę tą kaczuszkę, tak? Kaczuszkę tą wezmę, to jest kaczuszka? Dobra, ja sobie wezmę tego, żeremi. A tego też nie można, tak? Dobra, to ja sobie wezmę tego króliczka z tyłu, bo ty go nie używasz, tak? A nie, też go używasz, dobra. To tą kaczuszkę, nie, dobra, to mnie. Ale to zobacz, z tyłu masz... Ja wezmę sobie rogala od babci. Nie, dobra, a ja tego... O Jezu. A więc jajecznica już gotowa. Skarbie! Idę. Teraz ja się chcę dowiedzieć od dziewczyn coś, nie? Dziewczyny, czy jeżeli dajecie bułkę twojemu facetowi lub jakieś ciasteczko, to zawsze próbujecie władować w minę, czy nie? Sprawdzimy. No właśnie, dwie góry i ona zawsze tak robi i kupa pali, że ona tak nie robi. A ja mam... ma dwa doły. Ja dwa doły. I tak samo z batonikami, nie? Ty masz ile batoników? Ty masz chyba trzy rodzaje albo cztery batoników. I zawsze Klaudia przychodzi z kawą, nie? No. I daje mi batonika i zawsze mi właduje takiego, co najgorszego. O Jezu, bo wy faceci wszystko zjecie. Taki śmietnik, nie? Hej. No i co? Jaki no i co? Słodziak, nie? O, cześć słońce. Z racji, że za niedługo wyjeżdżamy, pokażę wam moje najpotrzebniejsze rzeczy, które pakuję do kosmetyczki, które mi się tutaj zmieszczą. To może zacznijmy albo po kolei, tak jak tutaj mam, to wam wszystko pokażę. Dwa podkłady uwielbiam, które mieszam ze sobą, żeby uzyskać ten idealny odcień. Ulubione perfumy, już w zasadzie mi się kończą. Krem pod oczy. Ulubiony krem na noc. Nie wiem, czy to w ogóle wyostrzy. O. SPF 50 pod makijaż. Małe przenośne lusterko. Róż do policzków. Rozświetlacz. Korektor pod oczy. Tusz do rzęs. Uwielbiam go. On kosztuje może jakieś 20 zł i to jest mój ulubiony tusz od roku czasu. Naprawdę. Kredka do oczu. Przepraszam, kredka do brwi. Mój ulubiony szampon. Dostałam taką miniaturkę ostatnio i niestety on mi się kończy, także pojedzie ze mną. Kilka pędzli do makijażu. Tutaj mam, wiecie, w takim malutkiej kosmetyczce swój beauty blender. Ja go zawsze chowam tak, żeby mi nie brudził pozostałej części kosmetyczki. Paleta. Szminka. Odkąd mam zmniejszone, rozpuszczone usta, to maluję je sobie szminką tak, aby optycznie wydawały się większe. Pęseta. I na koniec mamy tutaj peeling do twarzy, jakiś czas temu dostałam od mojej siostry. I tutaj taka maska do włosów, którą również dostałam od mojej siostry. Także na wyjeździe sobie zrobię takie, wiecie, spa. Oprócz tego jeszcze muszę zapakować jakieś waciki do zmywania make-upu, płyn do oczyszczenia twarzy, no i takie tam. Także za chwilkę to wszystko sobie jeszcze dopakuję. Zaraz muszę wyciągnąć bagaż i zapakujemy wszystkie ciuchy. Wprawdzie wyjeżdżamy tylko na dwie noce, no ale wiecie, trzeba zapakować kapcie, piżamę, szlafrok, sweterki, dresy, jeansy i tak naprawdę, wiecie, z dwóch nocy to, co zapakujemy do bagażu, to ktoś by mógł śmiało stwierdzić, że wyjeżdżamy na tydzień.
Jacek przed chwilą pojechał na budowę. Ja zostałam sama w domu z Zoe, zaparzyłam sobie herbatę i chciałam wam pokazać, jaką herbatę piję, bo ja mam w tej chwili czas dla siebie, bo jestem sama i herbata jest z tym bardzo zgodna. Chwilka dla ciebie, bardzo dobra herbata, tak a propos. Moja zielona ulubiona się skończyła, moje w ogóle wszystkie świąteczne kubki są w zmywarce. Chciałam sobie zaparzyć, wiecie, herbatę w takim zimowym kubku, poczuć już ten zimowy, zbliżający się klimat świąteczny. No ale cóż, za chwilkę się pakujemy. Dzisiaj wyjeżdżam o godzinie 13, doba jest o godzinie 15. Być może jeszcze tam zajedziemy sobie do sklepu. I co? Zapraszam was do spędzenia kolejnego vloga z nami. Nie mogę w to uwierzyć, że to już jest 17 grudnia, że to już jest 17 vlog za nami. Także coraz bliżej końca. Później damy wam, słuchajcie, po tych świętach trochę takiego czasu na odpoczynek, żebyście też odpoczęli od nas, a później już będziemy wracali w ten nasz rytm, 2-3 vlogi w tygodniu. My już właśnie jesteśmy w drodze do naszego hotelu. Hotel, do którego zmierzamy, jest oddalony od Warszawy o 60 km i jest to w miejscowości Nowa Wieś. Tam jeszcze nas nie było. Zatrzymujemy się na 2 doby. Mam nadzieję, że spędzimy bardzo miło czas i przy okazji wy odpoczniecie razem z nami. Jacek przed chwilą był na stacji benzynowej, która jest właśnie przede mną, i kupił kilka rzeczy. To jest taki, słuchajcie, must have, jak jedziemy do hotelu. Paluszki. I drugą przekąską, chips. Ja wiem, że to jest niezdrowe, ja wiem, ale jak się jest na wyjazdach, to czasami, wiecie, w łóżku chce się zjeść coś niezdrowego, ale dobrego. I oczywiście wody też nie mogło zabraknąć. Jacek poszedł się jeszcze załatwić, także ja czekam i ruszamy dalej w drogę. My już się znajdujemy w hotelu Santa Natura. Hotel jest oddalony od Warszawy o 60 km. Przyjechaliśmy tutaj dokładnie na 2 doby, tak jak wspominałam wcześniej, i zobaczcie proszę, jak tutaj jest przepięknie. Naprawdę czuć klimat świąt, jest choinka, są wszystkie ozdoby. Jest bardzo przyjemnie i ciepło. Witam ponownie, my już zameldowani, hotel jest przepiękny, za chwilkę was oprowadzimy, a zaczynamy nasz pobyt od zabawy z Zoe. A teraz pokażę wam tak zwany room tour, jak to wszystko tutaj wygląda. Naprawdę hotel jest przepiękny, pokój również. Pierwszy raz chyba byliśmy w tak pięknym hotelu, prawda? Tak, bardzo ładny jest, naprawdę. Kominek mamy. Telewizor, kanapa i to mnie bardzo ujęło. To wygląda tak, jakby miało być za tą ścianą pokój, prawda? A to jest lustro ozdobne, co naprawdę się pięknie prezentuje. Zobaczymy dalej. Mamy też jedną łazienkę tutaj i drugą, gdzie wchodzi się przez sypialnię. Tak się prezentuje. I tu już mamy wejście do naszej sypialni. Jest naprawdę duża, przepiękna. O, ktoś nie zamknął szafy. Jacek już coś tam grzebał. Pokaż te sufity takie drewniane, bo... No, w ogóle czujemy się, jakbyśmy byli trochę w górach. Sufit jest przepiękny. No i tutaj mamy wejście z sypialni do łazienki. Hello! I tutaj mamy oczywiście wannę. Mamy też prysznic. Pokażę z drugiej strony. W ogóle te płytki bardzo mi się podobają. Płytki bardzo ładne, ale zobaczcie też na to, ktoś kto się buduje. Odpływ taki liniowy na ścianę. Bardzo ciekawe. Nowocześnie. Mhm. Po przyjeździe do hotelu pani w recepcji wręczyła nam taki mały upominek, czyli tak, mamy tutaj zasobnik z woreczkami na spacer, ręczniczek do wycierania na przykład łapek i kocyk, żeby naszej Zoe było tutaj przyjemniej. Naprawdę bardzo super gest. My już się zameldowaliśmy. Tak, my już zameldowani, za chwilkę jeszcze pokażemy wam może hotel, jak wygląda. Nie? Piękne jest lobby, ta recepcja jest naprawdę taki świąteczny klimat.
A miejscowość, no cisza, niczego tutaj dokładnie, nie ma, nie? To jest taka wioska, naprawdę taka wioska, wioska, bo tu nic nie ma dookoła. Tak. No ja pochodzę ze wsi, więc... Ale to oczywiście ma swój urok, prawda? Tak, jasne. Ktoś, kto chce przyjechać, żeby się wyciszyć, popracować w spokoju, uważamy, że to miejsce jest jak najbardziej idealne, stworzone ku temu, żeby właśnie czuć się tutaj swojsko, spokojnie, prawda? Chcieliśmy nawiązać do tego filmu, co oglądaliśmy tak, wczoraj właśnie, na Netflixie. Nawiązując do tego, to właśnie wczoraj oglądaliśmy ten film, który wam chyba w sumie polecaliśmy. Nie pamiętam, jaki to tytuł. Tak, i był właśnie odnośnie tego, że taka blogerka, jakaś podróżniczka właśnie podróżowała i recenzowała hotele i... Śmieszne, bo teraz dzisiaj my to musimy robić. Tak, właśnie przyjechaliśmy tutaj, słuchajcie, na zaproszenie. I kiedyś przed naszą budową, przed przeprowadzką, my dosyć często wyjeżdżaliśmy do hoteli na zaproszenie, prawda? Tak, przed właśnie, przed sprzedażą domu i przed założeniem YouTube'a bardzo często podróżowaliśmy w hotelach po Polsce. Tak. I po prostu je reklamowaliśmy, mówiliśmy jakie zalety są, tak, jak to wygląda i być może powrócimy do tego niedługo, bo potem nie mieliśmy czasu i zaprzestaliśmy to. Zostawiliśmy ten temat, dlatego dzisiaj jak przyjechaliśmy tutaj po kilku miesiącach, to poczułam, wiesz co, takie, poczułam takie emocje, że robię to pierwszy raz, że tak, znowu tak, się trzeba znowu, to wszystko wdrążyć, bo wtedy to my już jak weterani wchodziliśmy, a teraz taka znowu amatorka. Tak jakoś, krok po kroku, no ale zapowiada się super. Tak, to pochodzimy teraz po hotelu, zobaczycie jak wygląda właśnie ta recepcja, lobby. Jest spa, naprawdę jest cisza, spokój, jak ktoś chce odpocząć od tak naprawdę takiej, jak to powiedzieć, Warszawy, zabieganej Warszawy, tak, no to jest naprawdę to fajne miejsce. Ukojenie. Tak, sam ten spokój, klimat taki górski. Nie, no akurat co do tego apartamentu, to chyba takiego ładnego nigdy nie mieliśmy. Dokładnie, więc póki co na plus. Tak. Także my się już z wami żegnamy, resztę pokażemy wam jutro, a my zamierzamy ze sobą spędzić fajny czas, wieczór będzie tylko dla nas, ewentualnie jeszcze pokażę wam jakieś przebitki i widzimy się standardowo w dniu jutrzejszym, także trzymajcie się ciepło, buziaki, pa! Pa!